And what can you do, my effeminate fellow? I can kill it. Ha! No. A we wszystkim z tej strony Pio, mamy dzisiaj 11 marca i dziś o pierwszej w nocy Mr. Clay wrzucił na swój kanał krótkometrażowy film o SCP-096, który w moim mniemaniu jest chyba najlepszym filmem o SCP, jaki widziałem do tej pory. Mr. Clay stoi też za filmem Site-22, który mogę też omówić, jeżeli chcecie. W ogóle wesołych korona ferii, od jutra rozpoczynają się ferie, kwarantanna. Więc życzę wam, żebyście spokojnie w domkach zostali i zdrowo przeżyli ten czas. Tymczasem to oznacza dla mnie to, że będę mógł najpewniej robić trochę więcej filmów. I teraz pytanie do was w ankiecie, zagłosujcie, czy chcecie więcej filmów luźnych tego typu jak ten. Po prostu omawianie jakiegoś filmu albo jakiegoś projektu, tak z moimi słowami. No zobaczymy, może zrobię więcej tego typu materiałów, jeżeli chcecie. Tymczasem przejdźmy do filmu samego w sobie. Jakby przepraszam, że mam słuchawki, ale naprawdę chcę słuchać muzyki, która gra w początku tego filmu. Początek tego filmu... Żeby tak was trochę wprowadzić, jakby cały film opiera się na rozmowie dwójki ludzi. Na rozmowie doktor jakoś na A, doktor R, a coś tam, grana przez Stephanie Huff, która przesłuchuje doktora Danielsa, doktora Dana, którego gra James Fitzgerald i o mój Boże, to jest cudowny człowiek, jak on idealnie po prostu gra tego gościa. Widać po prostu każdą emocję na jego twarzy. Film się rozpoczyna sekwencją z napisami z ludźmi w strojach hazmat, którzy idą zbadać przechowalnię SCP-096, w której widać wielką jebistą dziurę, przez którą on uciekł. I to jest... o, ciarki, po prostu ciarki. Jeżeli potrzebujecie trochę więcej informacji w ogóle, czym jest SCP-096, to polecam wam obejrzeć film, który niedawno zrobiłem na ten temat, bo jednak tam jest trochę kluczowych informacji, bo będę tak naprawdę mówił to, co mówiłem tam, tylko że z jeszcze większym hype'em i jeszcze większą energią, bo wow! To jest, tak jak podejrzewałem, zrobienie ekranizacji po prostu dokumentu Incydent 096-1A, tylko że zrobiony jest w trochę inny sposób niż się spodziewałem. Incydent 096-1A opiera się na przesłuchaniach. Na początku tam jest przesłuchiwany dr Daniels, potem przesłuchiwany jest jakiś gość z MFO, który naparzał do tego 096, ale przeżył jakimś cudem. Potem jest przesłuchiwane inne parę osób. Tutaj mamy jakby konwencję przesłuchania tylko i wyłącznie doktora Danielsa, co jest bardzo fajne, ale przez cały czas ja byłem przekonany, że w tym filmie chcą pokazać, że dr Daniels jest niewinny i że po prostu to jest zwykły incydent, który po prostu, no, 096 sobie uciekł, no i tyle. Ale zaraz do tego dojdziemy, co się wydarzyło pod koniec, co sprawiło, że jednak się nie zawiodłem i jednak ten film naprawdę spełnił moje oczekiwania. Jeżeli chodzi o wizualizację, grafikę i kamery, pracę kamery, wszystko jest cudne, może oprócz audio. Cytując mojego znajomego, który zna się na kinematografii, audio jest zjebane, ale no. Przykro mi, jeżeli się nagrywa w takim pokoju przesłuchań, to może być coś nie tak z audio, niestety. Po tej całej sekwencji ta babka przesłuchuje doktora Danielsa i mówi mu, że no słuchaj, nie było cię, a w tym czasie 096 sobie uciekł, kiedy miałeś ogarniać go, ale nie ogarniałeś, byłeś sobie gdzieś w górach, a doktor Oleksiej został znaleziony martwy w składziku. Oj. I doktor Daniels naprawdę jest poruszony tym. I naprawdę, nieironicznie mówię, że jest poruszony i to widać, ale coś mi tutaj zaczynało nie grać. Coś mi tutaj zaczynało nie grać, bo pokazali, że doktor Oleksiej, który miał zastępować doktora Danielsa, niby popełnił samobójstwo czy coś, po prostu został znaleziony martwy. Ale tak jak mówiłem, do tego dojdziemy pod koniec, bo pod koniec jest twist. Bardzo fajny twist, bardzo fajne zagranie ze strony Mr. Clay'a, który pięknie zrobił. Zrobił z tego naprawdę film, który może obejrzeć jakaś niedoświadczona osoba, która nie wie kompletnie nic o SCP-096 i będzie się dobrze bawić. Mamy całą sprawę z projektem Scramble, który zrobił dr Daniels i że jest przerażony, że o kurcze, nie zadziałało, ojoj, cała MFO nie żyje przeze mnie, ojoj, jak mi przykro. Jest to bardzo zhiperbolizowane przez pokazanie, że zginęła przez to matka z dzieckiem, która była żoną gościa, który jakby wywołał to wszystko, który spojrzał na fotografię z SCP-096 gdzieś w tle. Bo jakby to wszystko opiera się na tym, że gdzieś w górach gość zobaczył fotografię, jak był kiedyś na wycieczce w górach i w tle był 096. 4 piksele. 4 fucking pixels. Pixels? He said it!
jak ja to usłyszałem, to gdyby to było grane w kinach, w tamtym momencie wszyscy by wstali i zaczęli bić brawo. Tak jak Joker wspominał coś o society, o społeczeństwie, wszyscy brawo, brawo, we live in a society, to tutaj 4 fucking pixels. Scramble się spieprzyło i to wiemy. Podoba mi się użycie Wolguna jako głos chyba Big Brothera, czyli jako głos bazy fundacji komunikującej się z żołnierzami. Słyszę tam, o, Wolgun, o, cudownie. Wolgun, jeżeli nie wiecie, to jest gość, który nagrywa SCP na YouTubie, czyta raporty, jest lektorem i który podkładał głos SCP-049 lekarzowi Plagi w grze Containment Breach i wydaje mi się, że też w Secret Laboratory? Kogoś tam? Coś tam? I don't know. Czyli tak, dzieci umierają, więc to jest dobry film. Podoba mi się to, że tempo tego całego wywiadu też nie jest jakieś potwornie wolne i wszystko idzie do przodu i da się to oglądać. Nie jest to jakieś wow, ale to jednak jest film zrobiony przez ludzi, dla ludzi, przez community, dla community. To jest film, który był sponsorowany właśnie przez widzów, bo tak naprawdę nie za bardzo można na nim zarabiać. Znaczy oczywiście, no, chyba są reklamy, nie wiem czy on jest w ogóle monetyzowany na YouTubie czy nie. Ale na Kickstarterze uzbierał tyle hajsu, że można było go ufundować, no i cudnie. No i mamy cudo, dzieci umierają, 4 fucking pixels. Mało ludzi trochę umarło. Postać pani doktor podoba mi się chyba najmniej, bo ona tak gra na jedną nutę i jest taka, nie to że zimna, ale nudna. Znaczy mogłaby być zimna trochę bardziej, wtedy byłaby taka bardziej fundacyjna. Ale tu jest po prostu taka, Dr. Daniels, everyone has died, wszyscy umarli, doktorze Danielsie. Smutek, żal. No ale jednak fundacja momentami taka jest. No i według niej umarło tam chyba 68 osób, tak mi się wydaje. Gdzie w incydencie 096-1A ten incydent mówi nam dokładnie o tym, że on tam wybiegał w jakieś miasta, dość dużo ludzi go widziało, formacje operacyjne musiały rozstawiać ludzi, strzelali nawet do niewinnych cywili. Tego mi tutaj zabrakło trochę, pokazania jak to dzieje się w większych skupiskach miejskich. Ale pewnie budżet jednak nie był aż tak duży, żeby nagrać coś takiego. Ale budżet był na tyle duży, żeby zrobić ludzi bez twarzy. To mi się bardzo podobało. To mi się bardzo podobało, że wymyślili jednak, że 096 wyrywa twarze ludziom. I to jest jakby to, co usunięto w raporcie. To jest to, co on z nimi robi. Nie to, że kreatywne, ale jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast sama postać 096... Musimy o tym pogadać, Mr. Clay. Wizualnie? Oczywiście, przerażająco, świetnie. Twarzy nie widzimy przez cały film, to jest spoko. Ale dźwięki, krzyczenia i tego typu rzeczy... można by nad tym trochę popracować. Myślę, że w Containment Bridge zrobili to odrobinę lepiej, ale wiecie, ile można krzyczeć, jak bardzo można zrobić przekonujący krzyk tego typu. Ten krzyk mógłby być trochę niższy, wtedy byłby bardziej taki I don't know, nie wiem. Oczywiście mi się to jak najbardziej podoba. To jest film o jednym z najbardziej kultowych SCP. Jeden z pierwszych, który ma rzeczywiście jakąś fabułę i rzeczywiście przekazuje coś ciekawego. To jest SCP, który naprawdę można szanować za kunszt, który był wymagany do tego, żeby w ogóle przedstawić taką historię. I ta historia przedstawiona tutaj zakończa się w piękny sposób. Musimy wrócić do tego, co mówiłem, czyli do doktora Alexeya, który niby zginął, i doktora Danielsa, który jest cały czas w ogóle zakłopotany tym, że o Jezu, ludzie zginęli, o Jezu, Scramble nie działa, o Jezu, co się dzieje w ogóle, ja byłem sobie w górach, wykopaliska genealogiczne, wykopaliska geologiczne robiłem, żeby porównać tkankę z 096 i mnie nie było na miejscu, ale twist pod koniec jest świetny. To znaczy, ja wiedziałem od początku, że tak jest. Bo jednak czytałem raporty i przedstawiałem wam to i tak dalej, jara. Ale ta babka wychodzi z tego przesłuchania. Dr. Daniels dostał w końcu zezwolenie na terminację 096. Uśmiecha się i mówi do siebie: Oleksiej, udało nam się. Ciarki, po prostu ciarki mnie przeszły w tamtym momencie. Pokazali wprost, że to było od początku zaplanowane, wypuszczenie 096, pokazanie fotografii tamtego gościa, wszystko było zaplanowane. Ale doktor Oleksiej jednak żyje. I to mnie trochę zdziwiło, ale tamta babka mówi, że okej, przesłuchamy go jeszcze parę razy, jak nie dowiemy się nic ciekawego, to zabijamy go. Czyli jakby wszystko
wszystko jest dokładnie tak, jak było w raporcie. 096 został wypuszczony przez doktora Dana, Oleksiej został zabity przez Radeo 5. Wszystko idealnie. No, brakowało tam paru sekwencji. Bardzo mi się podobała sekwencja na pustyni, kiedy 096 po prostu zapieprza i tam jednostki Tau, wydaje mi się, albo nie, Alfa chyba. Nie wiem, w każdym razie jakaś jednostka z powietrza po prostu naparza do niego rakietami i pistoletami i on się nie zatrzymuje ani na chwilę. Chwilowo się zwalnia, jak został trafiony chyba w głowę, ale to go nie powstrzymuje i nadal biegnie. Zdolności regeneracyjne 096 to jest cudo. Pod koniec ten twist, że dr Daniels tak naprawdę to wszystko ukartował, żeby zabić 096, bo to był jego cel od samego początku, żeby pokazać, że on jest niebezpieczny i ludzie umierają przez to. A tak naprawdę tamta babka i Rada O5 jednocześnie też o tym wiedzieli, że on to zrobił. I tak naprawdę dali mu pozwolenie na zabicie 096 tylko po to, żeby później zabić samego doktora Danielsa. Więc to pokazuje, jakim chujem jest doktor Daniels i to pokazuje, jakim chujem jest fundacja jeszcze większym. To pokazuje, jak bardzo zimna i brutalna potrafi być właśnie fundacja SCP. Ale też jakim socjopatom, czy tam psychopatom, nie rozróżniam tych terminów, przepraszam. Muszę zrobić o tym kiedyś jakiś większy research. Jest właśnie dr Daniels, który pozwolił na śmierć ludzi, na śmierć dzieci, cywili i wszystkich w ogóle, nie wiem, świnek, krówek, kury gęsie i zielone kaczki. Uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów, jeżeli chodzi o SCP. Bazuje już na dobrej fabule. Pokazał tą historię jeszcze lepiej. No tak jak mówiłem, odwrócił trochę oczekiwania widzów. Pokazał to całe wyjaśnienie dopiero na końcu. I tak powinny wyglądać filmy. Szczególnie te o SCP. Ponieważ ich klimat potrafi być naprawdę mroczny. Dobra, ja już trochę przedłużam. Niepotrzebnie, nie wiem nawet ile to się już nagrywa, więc skrócę to jak będę mógł. Jeszcze raz zachęcam was, zagłosujcie, czy chcecie jakieś luźniejsze filmy, czy chcecie, żebym robił filmy dłuższe cały czas i tylko i wyłącznie te skipy i analizy SCP. Powoli będę kończył. Obejrzyjcie oczywiście sami ten film, bo jest warty obejrzenia i analizy. Może nie jakiejś dogłębnej, ale zdecydowanie film warty obejrzenia. Tak więc... Ja jestem Pio, to był film o SCP-096 i moja osobista opinia. Do zobaczenia... kiedyś.